Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Game Troll TV. Jako że raz w roku pozwalam sobie, żeby założyć koszulę na odcinek, to bardzo proszę, jest to sytuacja ekstraordynaryjna i właśnie dzisiaj taki odcinek również mamy. Najlepsze gry, które zostały wydane w 2021 roku. Rok już ten się skończył, można było sobie spokojnie wszystkie gry ograć, tak więc sensem można tego rodzaju materiał zrobić i właśnie taki materiał, tak jak co roku na początku każdego roku powstanie, więc dzisiaj zajmujemy się najlepszymi grami planszowymi, które zostały wydane w 2021 roku. Wybrałem takie łącznie 8 gier. Dlaczego nie 10, dlaczego nie 15, dlaczego nie 20? Bo akurat uznałem, że w te 8 najczęściej grałem, najbardziej zapadły mi w pamięć i te uszeregowałem od 8 do pierwszej pozycji, tak więc jaka to będzie najlepsza gra? Zostańcie ze mną jeszcze chwilkę, to się dowiecie, ale poza klasyczną kategorią najlepszych gier planszowych pozwoliłem sobie jeszcze zrobić dodatkowe kategorie: najlepszy dodatek, najlepsza gra dla dzieci i zaskoczenie roku. To może jest taka kategoria zupełnie na boku, ale była taka jedna gra, po której kompletnie totalnie niczego się nie spodziewałem, a jest to gra, która bardzo często ląduje na stole. Tak więc wszystkie te kategorie za chwilkę dla Was zostaną ujawnione, a dokładnie gry, które za nimi stoją. Tak więc rozsiądźcie się wygodnie, zapatrzcie herbatkę, kawkę czy co tam jeszcze chcecie, bawcie się dobrze i oglądajcie. Dla porządku zaczynamy sobie od top listy najlepszych planszówek 2021 roku i zaczniemy sobie od 8 miejsca, bo ta topka będzie od 8 do 1 miejsca, więc na 8 miejscu wylądowała gra, która jest pewnym klonem gry pod tytułem Cluedo. W Cluedo swojego czasu naprawdę sporo grałem i kiedy widzę teraz, że na rynku pojawiają się kolejne wersje klimatyczne, tematyczne tej gry, pod nosem się bardzo, bardzo miło uśmiecham. Ta gra również ma taki aspekt historyczny, ponieważ w ogóle Cluedo została wymyślona dla ludzi, którzy w trakcie II wojny światowej siedzieli w metrze czy po prostu w bunkrach i żeby jakoś ten stres przejeść, to po prostu grali sobie właśnie między innymi w gry planszowe, właśnie w Cluedo. Ale nie o historii tej gry mówię. Cluedo, bardzo ciekawa gra i kiedy zobaczyłem w tym roku na rynku grę pod tytułem Niepożądani Goście, o której muszę przyznać, kompletnie totalnie nic nie wiedziałem do momentu, kiedy nie przeczytałem sobie opisu, ponieważ stwierdziłem: wow, Piotrek, to jest przecież Cluedo. Tylko chwalą się tutaj wydawcy, że to jest taki troszkę twist tej gry. No to w takim razie otworzyłem sobie tę grę, przeczytałem szybko zasady i już na podstawie zasad połowa mojego serca była tej grze oddana, a kiedy zagrałem, no to właściwie druga połowa, całe serce i cała reszta oddała się tej grze bez reszty. Słuchajcie, mamy tutaj do czynienia z pewnym człowiekiem, który zostaje, no, zamordowany. No i naszym zadaniem teraz jest oczywiście wejście do tej posiadłości i znalezienie tego, kto, dlaczego, gdzie i jak zabił, kto był czasami wspólnikiem, jaki miał motyw, w zależności od poziomu, który wybierzemy. I teraz ktoś może powiedzieć, że jest to kopia Cluedo. No, ta gra się inspiruje bezapelacyjnie, ale mamy tutaj taką planszetkę, na której będziemy, no właśnie, zaznaczali, w jakim pokoju kto gdzie mógł przebywać, kto z kim się mijał, jaki przedmiot był ewentualnie w użyciu. Wszystko zaprogramowane jest dzięki kartom, które będziemy używać i przygotowywać co rozgrywkę. Dzięki temu tak naprawdę dostajemy ponad 30 takich zagadek logicznych, od stopnia łatwego do najtrudniejszego, w pudełku, a jeśli nam to się już znudzi, to bardzo proszę, mamy również aplikację, dzięki której możemy pobrać sobie dodatkowe 1000 zagadek, tak więc jeśli ktoś mówi i pyta, czy gra jest regrywalna, słuchaj, jeśli zagrasz w tę grę ponad 1000 razy, no to możesz powiedzieć, że gra zdecydowanie ma ten duży potencjał regrywalności, tak więc jeśli ktoś szuka dużo bardziej zaawansowanej wersji Cluedo i chciałby sobie tak troszkę pomyśleć, kto gdzie, kto jest tym zabójcą, to bardzo proszę, Nieproszeni Goście, fantastyczna, fenomenalna gra. Jedną z moich ulubionych gier i nie jest to jakąś specjalną tajemnicą jest gra pod tytułem Imperial 2030. Dlaczego? Ponieważ wydaje mi się, że ta gra przedstawia rzeczywistość taka, jaka ona naprawdę jest, czyli mamy te wielkie korporacje, które sterują państwami i tak naprawdę to one rządzą i nakręcają i napędzają to, co się dzieje na świecie, a cała reszta to jest tylko takie, no, niech się maluszcy cieszą, że podniecają się różnymi tam sprawami państwowymi. Ale kiedy usłyszałem, że właśnie podobna gra w podobnym secie, czyli właśnie Wojna Szeptów, tylko
trzymana w bardziej średniowiecznym klimacie z Darthem Vaderem, nie wiem, czy to jest tylko moje skojarzenie, na okładce pojawi się w sprzedaży, to bardzo się z tego faktu ucieszyłem. Gra, która w mojej opinii ma jedyną wadę, jest to sugerowana cena detaliczna 229 zł, która troszkę nie odzwierciedla tego, co dostajemy w pudełku, ale to jest jej jedyna wada, ponieważ sama rozgrywka, instrukcja bardzo prosta, łatwo wszystko opisane, jak jesteśmy w stanie zagrać. Po krótkim czasie od razu przystępujemy do zgrywki, wcielamy się w jedno z czterech stronnic i będziemy kierowali sprawami państwowymi, czyli wiecie, tu budujemy, tu napadamy, fajne takie, można powiedzieć, proste rzeczy, ale pod koniec gry okazuje się, który z graczy wspierał najbardziej jakie państwo, no i będziemy starali się zyskać jak najwięcej punktów w trakcie rozgrywki. Bardzo fajny tytuł, takiej, wiecie, niepewności troszeczkę, no chyba, że będziemy się chcieli odkryć w trakcie gry i powiedzieć, kogo wspieramy. Bardzo ciekawe, jeśli ktoś lubi tego, nie wiem, rodzaju gry, gdzie będziemy z drugiego fotela zarządzali prawdziwymi rzeczami, to bardzo proszę, Wojna Szeptów od Galakty. Na szóstym miejscu znajduje się gra, która w mojej opinii powinna być dawana jako prezent dla każdego, kto rozpoczyna działalność gospodarczą w Polsce, ponieważ dzięki temu wszyscy, którzy ją zaczynają, zostaną pozbawieni wszelkich złudzeń, jak będą traktowani przez Urząd Skarbowy. Mianowicie jest to gra, w której wcielamy się w więźnia, w przestępcę, w kryminalistę, który został schwytany w jednej z bitew w świecie roleplayera i teraz, no niestety, jesteśmy w więzieniu, ale nie będziemy siedzieli i czekali potulnie, a z tego więzienia nas wypuszczą, tylko będziemy chcieli wyjść wcześniej, więc w tym takim średnio zaawansowanym pod względem skomplikowalności worker placemencie będziemy zdobywali punkty, przeliczali je na szacun, który pozwoli nam wyjść z tego więzienia, aczkolwiek nie do końca pozwoli nam wyjść, ponieważ w tej grze niekoniecznie wychodzimy z więzienia, tylko będziemy musieli stanąć jeszcze do jakiejś walki, której już w samej rozgrywce nie ma. Jeśli ktoś lubi średnio zaawansowane worker placementy, którą przeczytamy sobie instrukcję właściwie raz i to spokojnie wystarczy, które dadzą nam duże pole do popisu, będziemy właśnie chodzić po tym więzieniu, zdobywać oczywiście surowce, zdobywać poszczególne przedmioty, zdobywać sety poszczególnych kart, które w przeliczeniu dadzą nam dodatkowe punkty na koniec gry, to jak najbardziej Lock Up jest fantastyczną, świetną grą, którą za każdym razem polecałem, jak miałem oczywiście taką możliwość w 2021 roku, a teraz właśnie ta gra wylądowała jako jedna z moich ulubionych gier z poprzedniego roku. Na piątym miejscu przyjdzie nam odwiedzić Amerykę Południową, a dokładnie udamy się do Brazylii. Słuchajcie, gra, która została wydana praktycznie rzutem na taśmę w 2021 roku przez wydawnictwo Lucrum Games, znalazła się wśród moich ulubionych gier z poprzedniego roku. Dlaczego? Po pierwsze, jest to gra cywilizacyjna, więc jest to jeden z moich ulubionych gatunków gier obok gier przygodowych i gier karcianych. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeśli chodzi o Brazylię, jest to nieco bardziej zaawansowany typ rozgrywki w tego typu, można powiedzieć, segmencie, który bardzo lubię. Nie jest to gra, w której będziemy rozbudowywali cywilizację od samego początku aż, nie wiem, do czasów współczesnych. Nie, jest to jeden wybrany konkretny element historyczny. Bardzo doceniam w tej grze ten element historyczny, który pojawił się w dodatkowej książce, gdzie mamy wytłumaczone, co to była za postać, co to była za budowla, w dużej części na historii ludzi, co akurat jest logiczne, ponieważ historia to historia ludzi. Koncentrujemy się w tym elemencie dodanym zupełnie, który nie musiał być dodany, ale stanowi dla nas taki element, dzięki któremu zwiększy się imersja do samego tytułu i w samym tytule właśnie. Sama rozgrywka nie taka prosta, co od razu zwracam Wam na to uwagę, jeśli ktoś szuka takiego bardziej zaawansowanego tytułu, to tutaj to znajdzie, w którym będziemy mieli oczywiście planszę, którą będziemy rozbudowali w trakcie rozgrywki. Będziemy mieli budynki, które będziemy musieli rozwijać, technologie, które będziemy musieli wymyślać, wojsko, walka z przeciwnikami. Wszystko to, co lubimy w grze cywilizacyjnej, jest w bardzo, bardzo ładnej otoczce wytłumaczonej w instrukcji dodatkowej historycznej. Naprawdę kapitalny tytuł. A teraz nie będę się bawił, że wiecie, ja mam jakąś historię, opowiem, a nagle wyciągnę jakąś grę i wrzucę ją na stół. Dlaczego? Ponieważ to pudełko jest troszeczkę duże, trochę pewnie bym się skrzywił lub ewentualnie może, mimo że ten fotel jest cięższy ode mnie, przewróciłbym się razem z tym fotelem i byłyby kapitalne wpadki, więc w sumie same plusy. Czego tego nie zrobiłeś? No właśnie, bo cenię swoje kości. Ale teraz do rzeczy. Gra pod tytułem Descent Legendy Mroku. Jest to gra, która była dla mnie pewnym zaskoczeniem i gra, do której podchodziłem bardzo mocno ostrożnie. Zupełnie totalnie nie oglądałem, nie czytałem,
chociaż widziałem, jaka jest atmosfera wokół tej gry, no bo wiecie, gra droga bardzo, chociaż jak zobaczycie ceny gier z tego roku, co już tam trochę do mnie dociera, to stwierdzicie, że ta gra była taka średnio bardzo droga, ale szału nie było. Ale nieważne, gra była droga, gra, która deptała to, co mogła wziąć z poprzedniej wersji Descenta, gry, która była absolutnie uwielbiana, między innymi też przede mnie. Dodano jeszcze tą obrzydliwą aplikację, więc no miała wszystko, co mogło spowodować, że tej gry po prostu nie będziemy lubić. I właściwie gracze, którzy w tę grę nigdy nie zagrali, najwięcej w internecie miejsca zajmowali, mówili, że to jest, nie wiem, dno wodorosty i 3 metry mułu, ale każda osoba, która na przykład obejrzała recenzję, co serdecznie polecam, jest taka recenzja na kanale mojego autorstwa, możecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda, która postanowiła jednak zainwestować te niemałe pieniądze w grę, zagrać i dopiero potem cokolwiek napisać, to wiele osób mówiło: wow, to jest naprawdę fajna gra. Mamy tutaj Dungeon Crawler, mamy fantazy, mamy poszczególne postaci, które są fatalnie wyrysowane, ale cała reszta jest naprawdę okej. Mamy aplikację, która naprawdę pomaga nam w samej rozgrywce, dzięki czemu jesteśmy w nieco bardziej regrywalny sposób podejść do poszczególnych misji, ponieważ ja tę grę, wiecie, ja przechodziłem 3 razy, za każdym razem grałem innym składem postaci i bawiłem się bardzo dobrze, ale też inne historie się wydarzyły. Czasami miałem możliwość, nie wiem, podejdę tu, zobaczę tu i jeszcze cały czas mam takie wrażenie, że nie odkryłem wszystkiego, co w tej grze mogłem odkryć, tak? Więc jeśli ktoś by szukał regrywalnego Dungeon Crawlera z aktem pierwszym, ponieważ będzie jeszcze kolejna część tej gry, która wyjaśni historię, która tutaj została nam zaproponowana, chciałby rozwijać postać, chciałby mieć to wszystko, co daje Dungeon Crawler i nie lubi polegać na opinii przed tym, kiedy, nie wiem, sam zagra i sam sobie ją wyrobi, to bardzo proszę, serdecznie Wam polecam grę, potem Descent Legendy w mroku. Wydaje mi się, że w 95% się nie zawiedziecie. A teraz każdy myśli, a jak ja będę w tych 5? Na trzecim miejscu znajduje się gra, która nie mam pojęcia, dlaczego stała się w pewnym momencie takim fenomenem. Właściwie nie ma nic, co by sprawiło. Wydaje mi się, że grę, nie, jeszcze nie pokażę, grę, którą Wam za chwilkę pokażę, być może pomógł film, na który wszyscy czekali. Być może pomogło to, że po prostu jest dobrą grą. Jest to gra pod tytułem Duna Imperium. Gra, którą kiedy brałem w swoje ręce, absolutnie nie zdawałem sobie sprawy, że ta gra spotka się z taką popularnością, takim odbiorem i stanie się takim hitem tłumaczonym na tyle języków. Słuchajcie, Duna Imperium jest to gra planszowa, w której przyjdzie nam przenieść się znowu na pustynną planetę Arrakis. Jak ktoś czytał, oglądał, to oczywiście wie już, o co w tym wszystkim chodzi, gdzie dostajemy piękną planszę, może taką niespecjalnie piękną, atuty wizualne w tej grze są chyba najsłabszym jej elementem, ale kiedy mamy już tą planszę, mamy również naszą talię, wybieramy sobie jedną z 4 frakcji i wokół tej frakcji jednego lidera, który ma swoją specjalną umiejętność, dostajemy zestaw podstawowych kart, ponieważ w tej grze dzięki kartom będziemy naszą talię rozbudowywać. Będziemy robili różne rzeczy na planszy, zdobywali poparcie różnych frakcji, starali się zdobyć 10 punktów i odpalić zakończenie gry, a później mieć jak najwięcej punktów. Będziemy toczyli epickie bitwy na tej planszy, chcąc jak najlepiej sobie na tej planszy poradzić w trakcie bitew i zdobyć, co bardzo ważne, w trzecim etapie punkty zwycięstwa. Jeśli ktoś lubi tego rodzaju rzeczy, lubi podniecać się grą od samego początku do końca, a nie tylko pod koniec, to bardzo proszę, Duna Imperium jest dla Was. Gra, która w mojej opinii przypomina fenomen terraformacji Marsa, która na początku popularna nie była, zrobiła się popularna później, kiedy gracze zobaczyli, że jest to kapitalny tytuł. Niezwykle świetna pozycja, niezwykle również czekam na dodatek do tej gry, który wydawca polski zapowiedział i kiedy tylko pojawiła się informacja, że taki dodatek będzie, od razu krzyknął: tak, spokojnie, będzie również polska wersja tego dodatku. Czekam, pośpieszcie się, bo chcę. Teraz, już, natychmiast. Na drugim miejscu gra, która odnosi się do rewelacyjnej gry planszowej, aczkolwiek ja nie specjalnie tak uważam, że tamta gra była taka rewelacyjna. Wydaje mi się, że jej implementacja w nowym secie jest nieco lepsza, ciekawsza i bardziej do człowieka, ale poprzednia wersja tej gry odnosiła się do, w mojej opinii, jednego z najlepszych seriali science fiction, jaki powstał, czyli do Battlestara Galactiki. I teraz już, co po niektórzy już im zatrybiło, już wiedzą, że będę teraz mówił o grze pod tytułem Odmęty Grozy. Jak interesuje Was
Was coś więcej, co chcielibyście, nie wiem, wyrobić sobie własną opinię na temat Odmętów Grozy, to polecam recenzję swojego skromnego autorstwa, która znajduje się na kanale GameTroll TV. Link oczywiście w opisie tego filmiku, ale również zrobiliśmy stream gameplay, gdzie możecie zobaczyć dokładnie, jak wygląda rozgrywka w tę grę. Po tym na pewno wyrobicie sobie własne zdanie, czy ta gra powinna zasilić Waszą kolekcję, czy nie. Odmęty Grozy. Jest to gra, gdzie tym razem nie będziemy przestarzałym Battlestarem przemierzać bez kresu kosmosu i uciekać przez Cylonami, tylko po prostu wypłynęliśmy sobie pewnym statkiem. Statkiem zmierzamy od punktu A do punktu B, ale w międzyczasie pojawiają się nie Cyloni, pojawiają się inni gracze, którzy są wysłannikami przedwiecznych, tak więc Lovecraft wita, po raz kolejny zresztą, fajna licencja, bo darmowa, więc można wrzucić w tym sensie, i ci poplecznicy przedwiecznych, ale również przedwieczni, którzy wyskakują nam na ten statek i starają się zrobić wszystko to, co jest złe, czyli pozabijać pasażerów, poniszczyć nam różne rzeczy, będą starali się temu faktowi przeszkodzić, czyli naszemu dotarciu do punktu mety, ale również są inni gracze, którzy starają się to wszystko uratować. Najgorsze w tej grze jest to, że nie wiemy, kto kim jest. No chyba, że ten ktoś się ujawni i powie, że przeszkadza wszystkim innym graczom i to ja jestem wysłannikiem przedwiecznych, ale zazwyczaj, kiedy się ujawnia, to już nie ma co zbierać i po prostu w tej grze jest trudno. Odmęty Grozy. Kapitalny tytuł. Ale co znalazło się na pierwszym miejscu w 2022 roku, gdzie opowiadam Wam o najlepszych grach z 2021 roku? Długo nad tym myślałem, zastanawiałem się, w którą grę zagrałem, może niekoniecznie najczęściej, ale każdą partię jestem w stanie streścić na zasadzie takiego dobrego filmu przygodowego. I taką grą była gra, czy jest gra pod tytułem Clash of Cards. I oczywiście, co niektórzy mówią, mogą powiedzieć: Piotrek, to jest leciwa gra, ta gra już była, ale w tym roku w Polsce dopiero została wydana. Przez wydawnictwo Portal serdecznie gratuluję. Jest to gra znowu cywilizacyjna, w której będziemy rozwijali cywilizację, będziemy, no właśnie, odkrywali różne elementy na planszy, będziemy rozwijali naszą cywilizację pod względem wynajdowanych różnych wynalazków, będziemy budowali cuda świata, wynajdowali kolejne jednostki, dopisywali naszych dowódców wojskowych do poszczególnych jednostek, starali się zrobić wszystko to, żeby to, co zostało nam udostępnione, i ta sytuacja, którą będziemy starali się dostosowywać do sytuacji na planszy, była dla nas jak najlepsza i żebyśmy mogli wygrać tę grę. Kapitalny, monumentalny tytuł wydany w Polsce, nie tylko z podstawką, ale również z dodatkami, które w niej są, tworzy grę w mojej opinii naprawdę genialną. Za każdym razem z chęcią do niej siadam, a że gra jednak trochę zajmuje na pudełku, jest napisane 3 godziny, w co nie wierzcie. Oczywiście w zależności w jaką liczbą graczy gracie, ale również jak ci gracze są obyci w samej rozgrywce, to będziecie się bawić w Clash of Cultures świetnie. Rewelacyjny tytuł. Bardzo, ale to bardzo cieszę się, że znalazł się w tym roku na moim stole. Bardzo serdecznie gratuluję wydawcy. Pierwsze miejsce w tym roku: Clash of Cultures. To teraz przechodzimy do lżejszych kategorii. Zacznijmy sobie od gry, która w roku 2021 była dla mnie największym zaskoczeniem. I to będzie gra o bzykaniu, dokładnie tak. Czyli jest to gra pod tytułem Bzz, cały czas nie mam pojęcia, jak to się czyta, ale mamy grę o pszczółkach. Dla mnie to było wielkie zaskoczenie, ponieważ wiecie, zobaczyłem sobie okładkę, no umówmy się, ta okładka to nie jest jakieś dzieło sztuki. Otwieram sobie grę, ale już widzę takie, które teraz wy widzicie na ekranie, takie ciekawe pszczółki, jakieś numerki są wokół nich. Myślę, poczytam sobie dalej, w końcu pszczółki, ważna sprawa. Tak? O czym niestety zapominamy. Ale rozpakowuję sobie to wszystko, układam, czytam zasady i mówię: ty, to może być całkiem fajne. Zbieramy sobie nektar, dostajemy poszczególne zadania, przenosimy sobie to na planszę i na planszy dostajemy punkty w zależności od tego, jak to umieściliśmy, jakie zadania zrealizowaliśmy, i wiecie, zaczyna się taka kombinatoryka przy tej grze. Właściwie cisza panuje, mimo że jest to prosty tytuł, taki wręcz familijny, ale dający duże pole do popisu, jeśli chodzi o kombinowanie. I po jakimś czasie stwierdziłem, że to jest rewelacyjna gra. Właściwie po pierwszej partii byłem grą bardzo pozytywnie tak zachwycony, ale po im więcej partii zagrałem, tym ta miłość rosła i do dzisiaj przerodziła się w miłość całoserduszkową. Tak więc jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji z grą o pszczółkach, to serdecznie polecam mu grę pod tytułem Bzz.
dodatki. Zazwyczaj dodatki stanowią w mojej kolekcji małą część, ponieważ wiecie, z dodatkami dla mnie przy grach planszowych jest mniej więcej tak jak z serialami i kolejnymi sezonami pewnych seriali, gdzie oglądam, włączam, co akurat nie robię zbyt często, bo mam jakąś tam małą liczbę seriali, które oglądam, ale kiedy włączam sobie kolejny sezon, jestem niezwykle zawiedziony, ponieważ myślałem, że nie, no to powinno iść zupełnie w inną stronę. No, i tak jest właśnie z grą planszową. Nie chcę sobie psuć tego, co dostałem w pierwszym sezonie, czyli można powiedzieć w podstawce, ale kiedy spojrzałem sobie na dodatek, który nazywa się Demony Dżungli do gry pod tytułem Eldorado, to można powiedzieć, moja radość nie miała praktycznie granic. W grze Eldorado, w takiej prostej, wiecie, na wstępniaka grze, w której będziemy mieli modulowaną planszę, staramy się dotrzeć do Eldorado dzięki mechanice właśnie budowania talii między innymi, to samą grę lubię, ale kiedy zobaczyłem dodatek i zobaczyłem, ile tam rzeczy dodali, ile takich modułów, które możemy sobie dodać. Mamy właśnie te demony, którymi zapychamy planszę, mamy nowe rzeczy, które pojawiły się na planszy, nowe kafelki planszy, nowe karty, nowe mechaniki, to stwierdziłem, że wow, tutaj dodano tyle rzeczy, które rzeczywiście starczą nam na bardzo długi czas, bardzo fajnie spowodują, że ta gra, która być może zakurzyła się troszeczkę wam na półkach, stwierdzicie, że nie no, warto byłoby sobie jeszcze w tę grę pograć, ponieważ dzięki temu gra robi się, w zależności ile dodatków dołączacie do gry, nieco prostsza niż była w podstawowej wersji. I to moim zdaniem jest bardzo dobry krok naprzód. Jeśli ktoś chce utrzymać sobie familijność, bardzo proszę, dołącz sobie parę wersji dodatków. Jeśli chciałbyś, żeby ta gra była nieco bardziej zaawansowana, dodaj sobie wszystkie lub po prostu włącz te najtrudniejsze. Bardzo ciekawy pomysł na rozwój Eldorado i mam nadzieję, że tą drogą autorzy Eldorado będą podążać. Eldorado dla mnie najciekawszy dodatek, jaki został wydany w poprzednim roku. Nie wiem, czy rodzice, którzy oglądają ten program i te zestawienie, są na tym samym etapie co ja, czyli kiedy gramy już w różnego rodzaju proste gry z naszymi dziećmi, które są fantastyczne, żeby nie było i dzieci i gry, tak, dla uściślenia, ale czasami chcielibyśmy zagrać w coś bardziej, przestać chodzić po tym lesie, zbierać te grzyby w grzybobraniu, żeby nie było, tylko chcemy coś bardziej dla nas, coś, co będzie cieniem tego, w co za chwilkę będziemy grali, jak dziecko będzie starsze. I no i właśnie, czasami pojawiają się fantastyczne gry, w które akurat tą grę, którą wam pokazuję, mogą zagrać już 7-latki ogarnięte, daje nam taki przedsmak i możliwość przeskoczenia w fajniejsze, ciekawsze tytuły. Mianowicie jest to gra pod tytułem Kroniki Zamku Avel, która jest najciekawszą, najlepszą grą dla dzieci, która w tym roku została wydana. Jest to gra, na pudełku głosi napis od 8 roku życia, ale spokojnie ogarnięte 7-latki w to zagrają. Jest to gra, w której będziemy mieli taki element, jeszcze symptom RPG, czyli budujemy swoją postać, budujemy tu miecz, tu tarcza, tu różne rzeczy. Mamy jakąś krainę, po której będziemy chodzić, popylać, zdobywać różnego rodzaju rzeczy, a na koniec mamy finałową bitwę, która zostanie stoczona pod tym zamkiem. No dla mnie jest to rewelacyjny pomysł. Gra, która również przepięknie wygląda i tak jak mówię, daje dzieciakom fantastyczną zabawę, ale rodzice, które no umówmy się, dzieci są kochane i tyle, ale ile razy można grać w zbieranie tych grzybów, co podoba się naszym dzieciom i musimy to robić, powinniśmy to robić, bo dzięki czemu spędzamy czas z dzieckiem, ale również to dziecko cieszy się, poznając wspaniały świat gier planszowych, ale czasami już chcemy zagrać w coś bardziej i takie bardziej to oczywiście są Kroniki Zamku Avel. Jak ktoś jeszcze nie ma, to serdecznie tę grę polecam. I tym radosnym akcentem zamykam listę najlepszych gier 2021 roku. Mam nadzieję, że wam się podobało i napiszecie w komentarzach, jakie waszym zdaniem najlepsze gry w 2021 roku były, jakie wylądowały na waszych stołach i dlaczego akurat ta gra, o której napiszecie, czy gry, o których napiszecie, są waszym zdaniem najlepsze. Tak więc do poczytania w komentarzach, a was serdecznie zapraszam na kolejne odcinki na kanale Game Troll TV. To tyle na dzisiaj, do następnego razu. Trzymajcie się, hej!